Przez te parę lat poznawaliście się nawzajem, swoje zainteresowania, pasje, a także te słabsze strony. Możecie sobie teraz zadać pytanie, co było tą najważniejszą, najsilniejszą stroną, że zdecydowaliście się iść razem przez swoje życie. Czas narzeczeństwa jest dla was dowodem tej miłości i wierności. Kiedy przyjdą dni obojętności i zniechęcenia, wracajcie do słów przysięgi małżeńskiej, którą za chwilę złożycie przed Bogiem. Ślubujecie miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. A kiedy będziecie spoglądać na swoje obrączki ślubne, przypominajcie sobie, że one są symbolem miłości i wierności. Słów dziś wypowiedzianych przed Bogiem. Sławomir, biorę ciebie Natalię za żonę. Ja Natalia, biorę ciebie Sławomirze za męża i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Pora, że cię nie opuszczał do śmierci. Thank you.
mama.